Witam. Dzisiaj zrobimy sobie proste rurki z nadzieniem z tofu wędzonego i suszonych pomidorów. Potrzebujemy do tego gotowego ciasta francuskiego. Jeśli ktoś chce w domu sam zrobić, to może, ale po co sobie utrudniać życie? Są gotowe rzeczy, można z nich korzystać, wtedy praca jest szybka i przyjemna. Kroimy na takie paseczki 1,5 cm ciasto. Przygotowałam też taki pojemnik z olejem, do którego wrzucam foremki na rurki, żeby się natłuściły. Wtedy po upieczeniu ciasto lepiej zejdzie z tych foremek. Kroimy takie paseczki, około 1,5 cm, tak jak powiedziałam, i nawijamy na zakładkę, na te nasze foremki do rurek. Mogą to być takie krótkie, jakie ja mam, ale mogą być też dłuższe. To już wedle upodobania, kto jakie ma foremki właśnie do rurek. I takim oto ruchem musimy nawinąć na zakładkę, na te nasze foremki. I gotowe takie nawinięte rurki kładziemy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Czynność powtarzamy, aż nam się skończy ciasto, albo jak nam się skończą foremki na rurki. Wierzch rurek smaruję roztrzypanym żółtkiem. Tak przygotowane nasze rurki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na około 20 minut. No trzeba patrzeć aż do zrumienienia właściwie. Trzeba podglądać te rurki po 20 minutach, zobaczyć jak wyglądają. U mnie minęło już 20 minut, od kiedy włożyłam rurki do piekarnika. I teraz potrzebujemy wyjąć, przełożyć na kratkę i pozostawić do ostudzenia. A teraz zajmiemy się nadzieniem. Potrzebujemy kostkę tofu wędzonego, jakiegoś blenderka, miksera i suszonych pomidorów w oleju. W tym blenderku wszystko wrzucamy razem, mielimy na gładką masę. Kiedy już nam się wszystko ładnie zmiksuje, będzie taka gładka masa. Potrzebujemy teraz rękawa cukierniczego. I gotową naszą masę zmieloną wykładamy do tego rękawa. Tym rękawem bardzo łatwo się nadziewa takie rurki, więc jest to duże ułatwienie. Ja sobie pomagam taką szpatułką, żeby do końca przepchnąć tą masę. Bardzo dobry sposób, sprawdzony przeze mnie. No i wszystko, co nam pozostaje, to jest nadziać nasze rurki, które wcześniej zdjęliśmy z tych foremek. Można końcówkę ozdobić kiełkami. Ja miałam kiełki lucerny, ale kiełki rzodkiewki się doskonale nadają. Uzupełnić z drugiej strony, żeby nie było pustych rurek w środku. Wytrawna przekąska gotowa. Życzę smacznego.